Banshee tutaj od Quel Capitana wyjące, dostały nie... O Jezu, nawet animacja oberw... Mieczorem je tam załatwił. No, granata ci... Wow, yo, cały oddział! Wszystko zostało rozpaćkane. O, ale sam jest atakowany przez świetlistą lancę. Quel Capitan musi szybko wycofać ten pojazd. Zostało mu już bardzo mało zdrowia. I... niestety. O, Lord Chaosu! O, podniósł gościa, co tu się dzieje? Realną mimo glebę. A więc kolejne przygody w Dawn of War 2 Retrybucja. A dzisiaj mamy Eldarski Blitz od Quel Capitana oczywiście, czyli frakcja Eldarów kontra frakcja znowu tych złych. Tu mamy dobrych, a tu mamy złych, czyli Eldarzy, Chaos i Tyranidzi. Na lodowej, nie, lodowcowej półce. No, taka całkiem zimna i dziwna mapa, trochę takie zabudowania, tu kamienie. No, zobaczmy, jak sobie poradzą Eldarzy kontra siły zła. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas Quel Capitano jako czarownik, dowódca jego, czyli bohater tak naprawdę trochę wsparcia. No, tym mieczykiem potrafi przewalić, ale głównie korzysta z destrukcyjnych umiejętności. Boże, jak ty się nazywasz? Serpentong jakiś... A, zaraz, czy to nie jest... Wężowy język? Coś takiego? Chyba tak. Jako egzarcha pająków osnowy, czyli też taki bohater raczej trochę wspierający, ale idealny do robienia zasadzek, teleportacji i ogólnie denerwowania wroga. I Skyfox, podniebny lis, a jako arcyprorokini, taki ofensywny, boże, yin-yang, jaki skin. Ofensywny bohater, który też potrafi mieć trochę umiejek, ale też mocno przywalić. Po drugiej stronie z frakcji złych Lord Chaosu przewodzi tutaj Chaos. Joki pancerz, co to za złoto? Pokażcie tych, yeah. Świecą się jak psu jajca, albo jak jakieś takie cukierki. Zaraz, coś się buguje. Fajny, bardzo ładny skin. No, czyli totalnie ofensywny bohater, nie korzysta z osłon, on je rozwala. Tutaj źli Eldarzy, tak naprawdę zdrajcy, też czarownik nimi przewodzi. I Kin jako tyran roju, czyli też czysty, ofensywny bohater, który się wbija we wroga i rozwala wszystko. Tutaj niezły ostrzał tego czarownika. Różne obrońców, czyli na dole są ci dobrzy, z naszym widzem Quel Capitano na czele, a na górze siły zła. Na dole pojedynek. O, Banshee tutaj od Quel Capitana wyjące. Dostały nie. O Jezu, nawet animację oberw. Mieczorem je tam załatwił. Drużyna obrońców za średnią osłoną próbuje tutaj załatwić tego Lorda Chaosu, ale jest za dużo wrogów. Zwłaszcza z tymi taktycznymi kosmicznymi Marines Chaosu na czele. O Jezu, tutaj ile tych drużyn obrońców? Trzy obrońcy, cały IBFR, Francja, tak? Francuz. O, ciężki odwrót. I ja miał to ulepszenie, nie zdążyło się zrobić, więc koszty zostaną zwrócone z tego, co rozumiem. Ale już dostawali właśnie tutaj specjalny pakiet granatów plazmowych, jak i tarcz energetycznych. Tutaj walka arcyprorokini z tyranem roju. Stado Hormagauntów też próbuje rozerwać na strzępy i dwa stada Termagauntów walące z daleka kwasem. O, tutaj sprzęt bojowy jest opracowywany. Kolejny oddział obrońców dla Quel Capitana. Taktyczni Marines Chaosu się pojawili. I tyran roju bardzo głęboko wszedł tutaj na zalinię wroga. O, to jest chyba sam ogarnął, gdzie on się znajduje i postanowił go wycofać. Właśnie czemu te punkty nie są zajęte? Ogólnie środek raczej należy do drużyny niebieskich. Poza tym tutaj punktem energetycznym, który do nikogo, ale punkt dolny zwycięstwa jest dalej dla czerwonych. Znowu wyjące Banshee. O, rozlecieli się ci heretycy, wybuchli sobie i wyjące Banshee niestety zostały zabite. Quel Capitano traci tutaj ten swój oddział. Jego czarownik jeszcze próbuje się pojedynkować. Ciach, ciach tutaj tym mieczykiem. Drużyny obrońców, jeden z nich ma zestaw taktyczny, widać to po tym granaciku nad nimi. Na środku natomiast totalnie przegrupowanie sił czerwoni dopiero nadchodzą do konfliktu. O, granat plazmowy niezauważony kompletnie przez tych Marines Chaosu. Jeden z nich aż się dosłownie rozleciał. Drużyna obrońców jest właśnie, jakby ta odległość jest na tyle niska, że osłony już nawet nic nie dają. A ci kosmiczni Marines Chaosu zostali chyba... Nie, jeszcze żaden z nich nie został ulepszony na tam piętno Cinch'a. I Quel Capitano ogarnia sobie sekcję broni z działkiem shurikenowym. O! Nadchodzi tutaj stado wojowników, że teraz Giz zda się ich zrozumieć. No właśnie, dlatego może ja byłem za głośny w stosunku do tego wszystkiego. Dlatego takie właśnie rzeczy jak najbardziej mówcie jak najczęściej, bo to wam się ma miło oglądać. A ja nie ukrywam, że pewnie mam ten donośny głos, dlatego brzmi jak głośniej niż... to trzeba.
O, granat plazmowy poleciał, ale tak chyba nie do końca trafiony. Arcyprorokini z dwoma ulepszeniami, siewca zagłady. Zwiększa obrażenia zadawane wrogom, super. A tu? Pancerz fortuny. Zwiększa żywotność, przyspiesza regenerację, okej, czyli takie totalnie raczej defensywne rzeczy. Tutaj Lord Chaosu, bez żadnych ulepszeń. Walka z Egzarchą Pająków, ma ulepszone celowniki. Zdąży zneutralizować punkt rekwizycji. Tutaj próba zajęcia tego punkciku. I jakiś taki lekki szturm na energię, ale raczej drużyna obrońców i broń nie sprawdza się zbytnio dobrze, jak widzicie, do niszczenia budynków. Dlatego to tak wygląda, że trwa to 10 lat. Neutralizacja punktu zwycięstwa, synapsy tutaj oczywiście od wojowników są aktywne. I idzie odsiecz dla energetycznych tutaj, energetycznego zaplecza dla niebieskich. Tutaj ten tyran roju neutralizuje punkcik, czy się wycofa od razu? Nie no, w sumie też te obrażenia drużyny obrońców są tak niewielkie, że nie musi tutaj się zbytnio bać. Chociaż już dwa kolejne oddziały, zwłaszcza jakby dostał granatem plazmowym, nie zdąży tego zająć, musi właśnie się wycofać. I może odwrót został wykonany, to i tak jakby nie jest to najprostszy. 35 zdrowia już mu tylko zostało. 26 i chyba odwrót się powiedzie. O nie, kto tu padł? Czarownik. Czarownik od QL Kapitana został pokonany prawdopodobnie przez Lorda Chaosu. Ten Egzarcha Pająków próbuje go tutaj dojechać, ale no właśnie musiał schować się za dobrą osłonę i nie może go tutaj załatwić. Drugi poziom technologiczny dla wszystkich graczy z drużyny niebieskiej. Arcyprorokini całkiem nieźle wyszło na sam środek, neutralizując punkty. No i niebiescy się obronili, zdecydowanie tutaj trochę potracili terenu, ale to chwilkę można odzyskać wszystko. Drużyna kosmicznych Marines Chaosu. O, działku shurikenowe, czyli tak naprawdę ciężki karabin maszynowy od QL Kapitana. To, że zadaje obrażenie, to jest na pewno miłe, ale najważniejsze jest przygwożdżenie. Widzicie, oni są, migają się na czerwono, poruszają się wolniej, gorzej celują, mają nieco większą obronę. U, ale wzmocniony ładunek leci prosto od tych heretyków z granatnikami. No, nie ponieśli oni jakoś dużych strat, ale i tak muszą się wycofać, oczywiście nic by tu nie zdziałali. I niebiescy na spokojnie właśnie odzyskują sobie wszystkie te tereny. Pan czarownik. O, granat leci. Jo, cały oddział. Wszystko zostało rozpaćkane, czyli Chaos tak, traci swój cały oddział heretyków. Kto to był taki? QL Kapitano i jego drużyna obrońców. Kolejny granat plazmowy. No te granaty plazmowe właśnie dużo osób je lubi ignorować, a jednak jeśli faktycznie takie lekkie jednostki zbiją się w kupę i dostaną centralnie granatem, to wszyscy mogą zginąć. O, tyran roju ma tutaj nawet rozrywające szpony. Sejsmiczny ryk został tutaj właśnie użyty. Odepchnął trochę te jednostki. Arcyprorokini sobie kolejne runy czerpania opracowała. Wykradać energię przeciwnikom trafionym w walce. Yeah, czyli jest teraz cyganką. Wyjące Banshee mają aspekt Banshee. Skuteczny przeciwko pojazdom, ok. Tutaj bardzo mocno ranna drużyna obrońców, ale raczej wszyscy powinni się wycofać. O, ciężkie życie jest tych Banshee, arcyprorokini. Dobra, oni się wycofali. I tyran roju też jednak zrezygnował. Za dużo było tutaj oddziałów o Semper Tonga. I nadchodzi upiorny władca, a tutaj upiorna straż, czyli mech bojowy, jak i również tak naprawdę z bronią uniwersalną oddziały. Bardzo powolny i niemobilny, ale kolejny granat, chyba dwa czy trzy wleciały i zniszczyły niestety całą drużynę obrońców od Semper Tonga. Trochę dał tutaj się zaskoczyć, nie da się ukryć. Dało się tego na spokojnie uniknąć. O Jezu, cudek, krwawo wali tutaj tą włócznią swoją. Terana najlepiej cisnąć w... co? Jakby pan z szpony, bo on nawet dobry przeciwnikiem federacji. No, 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 tak, tak, to jest bardzo fajny szpon. Ale jak widać, tutaj jest troszeczkę inny build, rozrywające szpony. Czarownik bez niż... o, tutaj dopiero pancerz. Płaszcz nienawiści, QL Kapitano też sobie jakiś sprzęt ogarnia. Zaklęte ostrze jakiegoś kurwosa, okej. Okay. Egzarcha Pająków, ulepszony generator skoków międzywymiarowych, będzie mógł się szybciej teleportować. No a tam ma cały zestaw. Ale no jednak coś za... uuu, ty! Nie dość, że nie zainwestował w żadną drugą jednostkę tieru drugiego, to jeszcze tutaj poziom trzeci jest opracowywany od razu. Natomiast u czerwonych też już każdy ma drugi poziom, poza tyranidami, którzy troszeczkę są spóźnieni. Kolejny oddział upiornej straży, jak widać tutaj już pan sierżant jest też opracowany. No to są strasznie śmieszne jednostki i broń jest strasznie uniwersalna, skuteczna przeciwko wszystkim typom jednostek, ciężkim, lekkim, pojazdom, wszystko. Ale no nie są zbyt mobilni, więc jeśli ich złapać, to może być problem. Ujo, Lord Chaosu ze szponami energetycznymi tutaj leci, czyli totalnie wszystko stawia na ofensywę.
ciężkie obrażenia celom potrafi zadać. O! Co on puścił? Co to? Żur zdecydowanie jakiś umiejki, ale chyba nie dość, że nie w tę stronę, to jeszcze został załatwiony. Tutaj władca upiorów od Quel Capitano, maszyna krocząca taka tutaj, lance świetlną. O, przeciwko skuteczna, przeciwko pojazdom wroga. Czyli obawia się leciutko Quel Capitano, że wróg może mieć pancerniejsze jednostki. Tutaj krzyk Banshee został użyty, tylko chyba nie do końca trafiony, albo gdzieś bardziej po prawej to się odbyło. O, mamy właśnie jednostki upiornej straży, masakrują tutaj te biedne oddziały. Lekko opancerzone, więc dostają dużo obrażeń. Skyfox ma już trzeci poziom. I jest pojedynek Tyran Royu, też ma ulepszone synapsy, jak i również bioplazmę. Potężna broń obszarowa, no taka potężna to bym tutaj się troszeczkę sprzeczał, ale niech będzie. Generatory, czyli czerwoni tracą powoli tutaj swoje zaplecze energetyczne. Zwłaszcza dzięki świetlistej lancy na ramienniku tego upiornego władcy. A ten pancerzyk obniży, no właśnie, czas teleportacyjny, zwiększa zasięg w ogóle i jeszcze żywotność. Wrogowie zostało już tylko faktycznie czerwonym, złym, mniej niż 300 punktów zwycięstwa. Natomiast po lewej flance, o, też dosyć ciekawe ulepszenie, piętno Khorna, czyli oddział kosmicznych taktycznych marin, zmienia się tak naprawdę w jednostkę do walki wręcz. To jest bardzo taki specyficzny wybór, natomiast tutaj raczej piętno Tsincha właśnie, czyli po prostu ulepszone brońki. Kolejny upiorny władca, ciekawe jakie ulepszenie dostanie. Upiorna straż sobie czeka. Tutaj Rada Proroków, jo, przyzwana taka elitarna jednostka do walki wręcz właśnie tylko i wyłącznie dzięki arcyprorokini za retrybucję, czyli ten czerwony zasób. Na dole na razie taki pseudo spokój. I upiorna straż, tym razem od czerwonych, daje trochę popalić tutaj oddziałom tego Sempertonga. Quel Capitano też musi cofnąć swojego upiornego władcę. A widzicie jak oni tutaj atakują? Nie są nawet tacy najgorsi na jednostki opancerzone, ale no raczej też nie najlepsi. Ten atakuje nawet atakiem obszarowym, więc zadaje olbrzymie obrażenia. Padł ich tutaj sierżant. Kolejny załatwiony. No tutaj nawet namaszczony champion nawet się tak nazywa dokładnie. O, ten się rozpaćkał. O, ale sam jest atakowany przez świetlistą lancę. Quel Capitano musi szybko wycofać tego pojazd. Zostało mu już bardzo mało zdrowia. I... niestety. Broń przeciwpancerna go tutaj załatwiła. Od tego IB. Tutaj kolejny, tym razem z ulepszonym działkiem shurikenowym, czyli bardziej bronią przeciwpiechotną. Lord Chaosu tutaj raczej za dużo nie może zdziałać w tym wypadku. Szaty czempiona zwiększa żywotność czarownika. Chociaż sam takie no nie najmniejsze obrażenia otrzymuje, ale o! Znowu jakiś pierd boży. O, o! Ten mu wbił miecza po prostu. A ten go jakoś podniósł. Jakaś moc Imperatora to jest. O! Tutaj mamy wrota pajęczego traktu. Sempertonk ulepsza się na trzeci poziom technologiczny. I no raczej nie wygląda to ani trochę jakby tutaj czerwoni mieli jakoś odrobić straty. Chaos jest praktycznie bez jednostek. Kin również jakby nie ma żadnych zaawansowanych jednostek. Jego bohater nie żyje. IB również stracił czarownika. Natomiast niebiescy ciągle mają nie dość, że no liczniejszą armię, to jeszcze właśnie ten poziom technologiczny. Dzięki czemu na przykład już teraz czołg pryzmatowy przyzywają. Wyjące Banshee od Skyfoxa. Conceal, a żeby się poddać, tak? IB już nie chce dalej walczyć. Stracił wiarę, gubią się. Nie chcą grać, gubią się. O, rój rozrywaczy, nie ma najmniejszych też tutaj szans, powodzenia, na nic nie mogą liczyć. Niebiescy coraz bardziej kontrolują całą mapę. Tutaj arcyprorokini rzuca jakieś cheaty, strzela piorunami. Trzy drużyny obrońców, no to są jakieś obrażenia, nawet może ją załatwią. Ale jakby to są tak jednostki niskiego tieru, o, nawet sprint został tutaj użyty. Żeby tylko ją dogonić, trzy granaty plazmowe, ale żaden poza jednym w sumie nie zdołał ich trafić. I Sempertonk przyzywa sobie awatara, epicką jednostkę dla właśnie Eldarów. Tutaj trzeci już upiorny władca tak naprawdę, czy ogólnie czwarty. Ten ze świetlistą lancą, ten z działkiem shurikenowym. Tutaj na plecy jakiś jeden pojedynczy oddział stada wojowników się wtegował, ale po co? Pan czarownik go zauważył? Gdzie oni biegną? Na punkt rekwizycyjny? I to nimi? Do tego są inne jednostki. Mamy takie, co tunele potrafią tworzyć na przykład. Albo w ogóle takie, co jest niewidzialne i może zajmować te rzeczy, ale to jest bez sensu.
sadem wojowników. Ono ma, sama nazwa mówi, ono ma walczyć. Nic więcej. No i te punkty zwycięstwa tak szybko spadają, że wydaje mi się, że awatar nawet nie zdąży tutaj przybyć. Dwie maszyny kroczące. Znowu pan biedny. O, Lord Chaosu. O, podniósł gościa, co tu się dzieje? Realną mimo glebę. Rój rozrywaczy tutaj znowu chyba przylatuje na action. Ale to, o właśnie, się pojawia, ale to też nic nie da, ponieważ za atak obszarowy, o, ten kolejny. Jezu, masakrują tych chaosów tutaj biednych. Wycofuje się na 19 zdrowiach. O, właśnie, jednym ciachnięciem załatwia pół roju. I ostatnie 3 punkty i koniec. Tak też kończy się ta bitwa. Kurde, no co można powiedzieć? Czerwoni nigdy nie potrafili się ogarnąć. Chaos nigdy nie zrobił praktycznie żadnego dobrego zagrania. I B tutaj... no coś miał tą armię, nawet świetlista lanca załatwiło tutaj jedną maszynę kroczącą od Quel'Capitana. Ale no Rój też był, za bardzo polegał na podstawowych jednostkach, nie? Podczas gdy wróg już dysponował lepszym, zaawansowanym sprzętem. No to oni tutaj, chociaż w sumie raz się dobrze wbili, ale nic ponad to. Ten Tyran Roju też tam miał kilka zagrań, ale... no nie wyszło. Quel'Capitano całkiem spoko tutaj postanowił ciekawy build tylko i wyłącznie oparty na Władcach Upiorów. Semper Tonko tutaj bardzo też ładnie zagrał, bardzo solidna armia, która wytrzymała do samego końca, jest liczna, zaawansowana i nawet epicka jednostka się pojawiła, tego tutaj awatara. O, można zobaczyć, jak on ma krzywy ryj. I jeszcze Skyfox, który w sumie te Banshee wrzeszczące nieźle zadziałały. Rada Proroków coś zrobiła, na pewno trzeci poziom mają, czyli Nawalar i jeszcze czołg pryzmatyczny, czy tam pryzmatowy, który chyba też nie wziął udziału w bitwie. No właśnie, mamy poziom pierwszy, w 0 expa. Dobra, czyli tym razem dominacja eldarska nad siłami zła. Dlatego dziękujemy Quel'Capitano, dziękujemy za uwagę widzowie i do następnego odcinka.